Cześć. Przebrany? Dzień dobry. Witam. No dobrze, potrenujemy troszeczkę dzisiaj, nie? Cześć. Ta cała akcja to syn chciał, że tak powiem, jakąś taką niespodziankę sprawić właśnie Jakubowi Matule. I żeśmy stworzyli taki plakat, gdzie są odbite ręce Marcela. Wzięli go właśnie, jak z mężem jechał na mecz tutaj na Piast Gliwice Ruch. Mąż mówi, ach, nikt nie zauważy, bo będzie tyle kibiców. Syn wywiesił, okazało się, że kurczę, szczęście po prostu. Zrobiono zdjęcie Marcelowi. Później zauważyłam na Facebooku, że proszą o kontakt. Skontaktowałam się właśnie przez Facebooka, podałam mój namiar. Po jakimś czasie był odzew. Po prostu byłam w szoku, że coś takiego. Też właśnie krótko opowiedziałam, że Marcel jest także bramkarzem i trenuje, no i wtedy usłyszałam, że to nie, to musi być jakaś większa niespodzianka zorganizowana właśnie dla Marcela, nie tylko przekazanie koszul. To się chcę mu tak pokazać, bo to bramkarstwo od tej miłej strony, czy od tej ciężkiej strony? Bramkarstwo w zasadzie ma tylko dobre strony, jak się złapie piłkę. Kuba, jak się trenuje z Marcelem? Fajnie. Dajesz radę? Myślę, że tak. Początek, rozgrzewka, zobaczymy jak będzie dalej. Ile zostało mu tej drogi, Kuba, żeby być na twoim miejscu? 11 lat ma, więc myślę, że dobry start. Jeżeli będzie dobrze pracował i postawi wszystko na sport, na piłkę, to musi być wytrwały. My trenujemy dalej. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję. Dlaczego się cieszysz? No, że dostałem moją wymarzoną koszulkę Jakuba Szmatuły. Co się stanie z tą koszulką? Na pewno zostanie w moim pokoju wywieszona, włożona do ramki. Jesteśmy zadowoleni bardzo i przeszczęśliwi, że miał taką okazję.